Słyszeliśmy o tej suwerenności Bożej i taki fakt z historii, bardzo mało znany, mnie zaskoczył bardzo. Nie wiem, czy wiecie, ale w 1948, jak wszystko było dyskutowane, czy ma powstać państwo Izrael, to Wielka Brytania i Stany Zjednoczone były przeciwko powstaniu państwa Izrael i do gry wkroczył Stalin. I to Stalin spowodował, że powstało państwo Izrael od strony ludzkiej. Czechosłowacja po II wojnie światowej była krajem, który był w czasie II wojny światowej producentem broni dla Niemców i ta broń była produkowana dla Izraela. To było ogromne przedsięwzięcie. Państwa socjalistyczne stanęły po stronie Izraela. I oczywiście chwilę później znowu stał się największym wrogiem Izraela, bo uznał, że Izrael nie dochował wierności, choć Izrael wcale z żadnych zobowiązań tam nie podejmował. Więc to pokazuje suwerenność Bożą, bo niby przyjaciele, Wielka Brytania i Stany, zamiast pociągnąć sprawę do końca, w ostatnim momencie się zatrzymały i tak jak w Estery księdze było powiedziane, jeśli Estera nie wykona tego, no to kto inny to wykona? I najmniej spodziewana strona. Też słyszeliśmy, że to Bóg zmiażdżył Hioba. Mamy potwierdzenie tych słów Hioba, 2:3, gdzie Pan mówi do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swojej pobożności. I teraz te słowa: chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Czyli za wszystkie te ciężary, jakie niósł Hiob, Bóg osobiście na siebie bierze odpowiedzialność, decyzyjność w tym zakresie i w czasie rozmowy z diabłem, z szatanem wprost mówi: ja go zgubiłem na podstawie tego twojego podburzenia. Dla nas jest to zachęta, bo jeżeli słyszeliśmy, że diabeł sobie wyprosił coś u Boga, tutaj też widzimy działanie diabelskie w relacji z Bogiem, to o ileż my, którzy jesteśmy mili Ojcu, stając ku modlitwie, mamy uprzywilejowany taki stan, że możemy prosić Boga i liczyć na to, że On zadziała. Skoro największemu przeciwnikowi Bożemu On również czasami idzie na rękę. I jeszcze co do tej, faktycznie my jako chrześcijaństwo mamy tą słabość, że zapomnieliśmy o swoich korzeniach. I Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, gdy uczniowie poszli tam głosić Ewangelię, to jest taka kwintesencja, centrum tego, czym my się różnimy. 20:16 od 16 rozdział Dziejów. Tutaj oni zostali stawieni, uczniowie, przed sądem. Stawiwszy ich przed pretorów, rzekli, i teraz przysłuchajmy się temu oskarżeniu: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. Słyszeliśmy, Rzym ma dwie nogi, wschodnią i zachodnią część. Wschodnia to jest właśnie ta związana z Bizancjum,
i pogrobowcami Bizancjum, Rosja i wszystkie zależne od Rosji satelity. Druga noga to jest ta związana właśnie z zachodnią Europą. I to zwierzę, jeżeli patrzymy na politykę, to choćbyśmy byli, nie wiem jak mało spostrzegawczy, spojrzymy wstecz 200 lat temu, 500 lat temu. Zawsze było tak, że Niemcy z Rosjanami, prawa noga z lewą nogą, zawsze doszła do różnego rodzaju ustaleń. I też wszystkie kraje są jakoś zależne od tych krajów. Czy to Rosja z tymi krajami, na których ona wpłynęła, aż do granic. Przecież wiemy, że Rosja miała kiedyś Alaskę, czyli kawałek Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone z kolei to jest nic innego jak kawałek Europy, Imperium Brytyjskiego. Wszystkie kolonie Holandii, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, to wszystko jest jedna z tych dwóch nóg. Albo prawa, albo lewa. I to jest właśnie to, że nie ma obyczajów chrześcijańskich, które miałyby cokolwiek z tym wspólnego. To jest, my głosimy obyczaje, których im nie wolno zachowywać. Oni tylko na chwilę politycznie przyjęli pewne chrześcijańskie zachowania, bo były im wygodne. Bo przydały im się, a to politycznie, a to pod hasłem ewangelizacji podbili Amerykę Północną i Południową, mordując tamtych ludzi. A to pod hasłem świętej wojny opanowali terytoria, które były innych wyznań, czy to hinduizmu, czy buddyzmu, czy mahometanizmu. To tylko jest taki listek figowy, żeby po prostu jakoś się usprawiedliwić i wybielić. A w momencie, gdy to jest niepotrzebne, momentalnie wracają do swoich europejskich korzeni, czyli tak jak dzisiaj widzimy, wszystkie możliwe zepsucia wracają. I jeszcze lekcja z 2 Tesaloniczan, 1 rozdział. To jest tutaj pokazane, jak Paweł pisze do Tesaloniczyków od połowy 4. We wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. To jest bardzo ciekawe. Posłuszeństwo Ewangelii może być wymagane tylko od kogoś, kto z tą Ewangelią już został zaznajomiony. I ten sąd, który zaraz się zacznie po pochwyceniu, po zabraniu chrześcijan z ziemi, będzie odpłatą za prześladowanie. Nie ma nigdy w całej historii 1900 lat chrześcijaństwa, żeby był choć rok bez prześladowania chrześcijan. Geograficznie to się tylko zmienia. A to byli najpierw prześladowani w Judei, no to uciekli z Judei. Potem byli prześladowani tam, gdzie uciekli, potem uciekli gdzie indziej. Byli prześladowani w Europie, uciekliśmy jako chrześcijanie do północnej Ameryki czy do innych zakątków świata. W zasadzie najpierw byli uciekinierzy przed prześladowaniami, a dopiero potem za nimi kroczyła ta diabelska cywilizacja Cesarstwa Rzymskiego. I to jest właśnie to, że Bóg na to patrzy w ten sposób, że to będzie odpłata za te dzisiejsze prześladowania wierzących, bo one też w jeszcze większej skali niż kiedykolwiek cały czas się odbywają. Prawdziwi wierzący cały czas są prześladowani. I to, że my mamy tu względny spokój w Europie, zawsze tak było, że były obszary, gdzie troszkę było spokojniej z prześladowaniami i miejsca, gdzie te prześladowania były na najwyższym poziomie.
prześladowań. I teraz dalej tak jest. Geograficznie, jeśli się popatrzy, to z punktu widzenia historycznego nigdy tylu chrześcijan nie było prześladowanych co dzisiaj. Ale to właśnie tak jest, że pochwycenie przerwie to. Wszyscy wierzący w Pana Jezusa będą zabrani z oblicza ziemi i za chwilę potem od razu przyjdzie odpłata. Jeden z komentatorów powiedział, że jeśli Bóg gniewa się na ludzi, to daje im jako władców głupich rządzących. I ten świat dostanie bardzo głupiego rządzącego, którego Pismo nazywa wyrzutkiem, któremu nikt nie powierzy godności. To niektórzy próbują z niego robić jakąś inteligentną osobę i tak dalej. Ja bardziej, jak czytam te słowa, wyrzutek, który przyjdzie we własnym imieniu, to raczej widzę kogoś podobnego do, u nas jest lektura w liceum, Kariera Nikodema Dyzmy. To będzie po prostu taki człowiek, według mojego osądu, że każdy trzeźwo myślący powie, no coż za wyrzutek. Jemu nie można nic powierzyć, bo wszystko pójdzie nie tak. Ale mimo to on będzie rządził i będzie odbierał najwyższe honory. Cała ziemia w tym upodleniu pójdzie w podziwie za wyrzutkiem. Cóż za wstyd. Szaleje za komputerami. Niedługo wszystkich ludzi zastąpią maszynami. Cały ten świat zmienia się tak. Wszystko stało się wyrachowane. Miłość i szczęście już dawno zapomniane. Co zrobić mam, gdy smutno mi? Sygnał o pomoc dziś wysyłam ci. Miłość uwolni.